uwadze konieczność nominacji inspektorii świętego Jacka z siedzibą w Krakowie po przeprowadzeniu konsultacji przewidzianej w artykule 162 naszej Konstytucji za zgodą Rady Generalnej zdecydowałem słusznym w zjednoczeniu z Bogiem mianować Ciebie inspektorem niniejszej inspektorii na 6-lecie 2010-2016. Towarzyszę Ci w nowej funkcji moim braterskim życzeniem, przywołując obfitości łask Bożych dla Ciebie i dla wspólnoty inspektorialnej powierzonej Twojej duszpasterskiej trosce. Rzym, 3 grudnia 2010 roku. Przełożony generalny ksiądz Pascual Chavez Villanueva, sekretarz generalny ksiądz Marian Stempel. Ja, Dariusz Stanisław Bartoka, wiarą mocną wierzę we wszystkie poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Pontyszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znamia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Oświciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy to też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Ja, Dariusz Stanisław Bartocha, obejmując urząd inspektora, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę spełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tym Kościołem. Tak mi to pomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam w moim dzień. Thank you.
Człowiek orkiestra, więc się grał, żeby wszystko grało.